sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Jarek Zyskowski, po meczu Anvil Wrocławek, Arka Gdynia 87-79, ale najważniejsze jest 1-2. To pierwsze zwycięstwo w półfinale play-off i tak naprawdę pierwsze zwycięstwo nad Arką w tym sezonie. To budujące. No na pewno. Wierzyliśmy, że w końcu przyjdzie przełamanie. Przyszło trochę nieco późno, ale jesteśmy cały czas w grze, 2-1. Trzeba wyrównać stan w czwartek i jechać na piąty mecz do Gdyni. W tej Gdyni było różnie. Pierwszy mecz defensywa, 61 punktów straconych do przerwy. W drugim meczu z kolei defensywa na świetnym poziomie, ale zabrakło gdzieś tego ognia w ataku. Dzisiaj zagrało wszystko? To jest bardziej pytanie niż stwierdzenie. Myślę, że po tym drugim meczu, gdzie przestrzeliśmy chyba prawie 50 rzutów, wiedzieliśmy, że u siebie na własnej hali te rzuty otwarte będą w końcu wpadać. Okej, no w pierwszym meczu też padały. Ale mówię, mecz meczowi nie jest równy. Nie lubię też rozmawiać, gdybać o przeszłości, o tym, co było. Ale mówię, no najważniejsze, że dzisiaj faktycznie no, trafialiśmy rzuty, dzieliliśmy się piłką. Graliśmy naprawdę jak zespół. I w ataku, i w obronie. Ale głównie wygraliśmy ten mecz dzięki naszej obronie. 25 asyst, to jest znowu ten wynik, który nawiązuje do tego okresu przed kilka tygodni temu, kiedy drużyna grała naprawdę zespoły basket i to dawało rezultaty. No z taką drużyną jak Arka, tak jak też trener powiedział, no w pojedynkę nie da się wygrać. Musimy grać jak zespół i w ataku, i w obronie. Musimy być jak zaciśnięta pięść i naprawdę dzisiaj tak było. I mówię, no musimy tak grać do końca tej serii i myślę, że wyjdziemy z niej zwycięsko. Wykorzystywać atuty poszczególnych koszykarzy, także ty, mogę powiedzieć, odzyskany dla tej serii po dwóch meczach. Tych wcześniejszych już o nich nie wspominamy, ale dzisiaj to był mecz twój, to był mecz Chase'a Simona, to był mecz Waliery, to ja oczywiście mecz Anvilu, ale cieszy, na pewno cieszy cię, ciebie także twoja postawa. No na pewno, bo byłem troszeczkę wkurzony, ale wiedziałem, że przyjdzie przełamanie. Cieszę się, że dzisiaj tam zagrałem w miarę dobre zawody, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy. I mówię, no jeżeli będziemy grać tak jak graliśmy dzisiaj, jeżeli będziemy grać jako zespół, to naprawdę jeszcze duże rzeczy możemy osiągnąć. Duże rzeczy możemy osiągnąć, na to oczywiście liczymy. Jedna z ostatnich akcji była 82-79, tam był kocioł pod koszem, wyrwałeś piłkę, czy tą piłkę się znalazła w swoich rękach, bo to była troszeczkę przez przypadek Kamil tam walczył z Iwanem, piłka praktycznie już była na linii końcowej, wywalczyli ją, to głównie ich zasługa. Ja tą piłkę złapałem, dobiłem, byłem pod samym koszem, ale mówię, te punkty to po punkcie możemy zapisać dla Iwana i Kamila. Czyli punkty zespołu. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.